Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy dzisiaj z Kubą nad morze. Nad morze, nie? Idziemy się wykąpać. Dokładnie, do Świnoujścia. Taki ładny napis był na Polakrze: jak sprzedam zboże, to pojadę nad morze. Także jedziemy. No ale żarty żartami, ale sprawa jest poważna. Jedziemy na strajk. Na strajk, na pikietę, aby zaprotestować i pokazać swój sprzeciw do tego, co się dzieje, a dzieje się źle. Dlatego musimy pokazać, że nie może tak być i oczekujemy szybkiej zmiany. Ale tak naprawdę to, co się stało, to już się nie odstanie, bo dużo zboża tak zwanego technicznego wjechało do naszego kraju. Ładnie tak było nazwane zboże techniczne, które tak naprawdę ze swojej definicji nie podlega kontroli, a zboże miało przejechać tylko przez nasz kraj i pojechać dalej na inne kraje, do krajów tak tych potrzebujących, o których się mówiło. Naprawdę jest w ogóle inna. To zboże zostało i w Polsce, i w Europie. No i dzięki temu spadły mocno ceny. W większości przypadków rolnicy kupili już nawozy. Może nie w większości, bo nie znam statystyk, ale naprawdę dużo rolników już kupiło nawozy. Ja jestem tego żywym przykładem. No i co? Teraz cena nawozów leci na dół i zboże też leci na dół. Także fajnie. Najlepszy scenariusz, to znaczy najgorszy scenariusz, jaki może być. Czyli że najgorszy scenariusz, że zboże leci w dół, nie? No. Bo nawóz i tak to nie jest cena adekwatna do tej ceny, która jest no, dzisiaj. No, ogólnie nawozy zboża średnio podrożały o 300%, a były takie momenty, że nawet o 600% w stosunku do roku 2020. A zboża podrożały około 70%. Także takie porównanie. Zboża podrożały, ale w tej chwili te podwyżki, co były, no to już mamy, nie wiem, no powiedzmy pszenica jest teraz około 1300 zł konsumpcyjna. No to troszeczkę słabo. Powiedzmy, że pszenica stanieje o ileś tam, a przykładowo nawóz stanieje o 100%. No. I co, i to będzie tak, przykład pszenica będzie kosztować 1000 zł, a nawóz będzie kosztował 200% więcej w stosunku właśnie do 2020, co nie? To już też będzie mniej opłacalne nawet niż był droższy. Nie? Właśnie o to chodzi. I niż zboże było droższe. No ale dobra, to jest właśnie rolnictwo. Raz na wozie, raz pod wozem. Ogólnie nie możemy siedzieć w domu, musimy pokazać, że nam się to nie podoba i ktoś powinien reagować. Dlatego dobra, nie zanudzamy, jedziemy na tą pikietę do Świnoujścia i zobaczymy, co tam będzie. Spadała, a przede wszystkim biurokracja i kontrole. Zamiast, no mamy tych kontroli za dużo w tym gospodarstwach i rolnicy tego się obawiają, bo i za każde jakieś drobne niedociągnięcia są ogromne kary. Panie przewodniczący, na koniec, rolnicy wyjadą na ulicę czy nie? To znaczy jest, Rada Krajowa podjęła decyzję o akcji protestacyjnej. Myśmy tutaj mamy zgłoszoną akcję protestacyjną w Świnoujściu. Ja powiem panu dlaczego. W związku z tym, że no jest nieciekawa sytuacja na rynku. W porcie Świnoujście jest terminal zbożowy. Jest to nowy terminal zbudowany, praktycznie magazyny są na 100 tysięcy i on praktycznie nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Dwa lata temu żeśmy się starali jeszcze za ministra Danowskiego, kiedy był ministrem nasz kolega Jasiu Białkowski, członek Solidarności Rolników z naszego terenu. Praktycznie była dopięta sytuacja wykupu tego nabrzeża, tego terminalu, ale nie dostała do, nie, nie, nie
nie doszła do finału, ponieważ zmienił się minister, zmieniła się koncepcja. Tam praktycznie tylko inwestycja na poziomie, jak to określił, 20-30 milionów, czyli wybudowanie taśmociągu z tych magazynów do nabrzeża. Nabrzeże prawie 15 metrów, to mogą wpływać 100 tysięczniki i chcemy, żeby to przejęła grupa spożywcza, krajowa grupa spożywcza i zaczęła prowadzić handel zbożem, tak jak inni handlują, bo na wszyscy na zbożu zarabiają, tylko nie my, nie rolnicy, a grupa spożywcza, która też postulujemy, żeby była własnością rolników. Uważamy, że jest to szansa, co prawda jest to proces, ale chcemy ten proces rozpocząć, dlatego jest akcja procesacyjna, zgromadzenie właśnie w pobliżu terminalu. Już żeśmy rozmawiali z panem premierem na temat terminalu. Jest decyzja pozytywna, ale chcemy tego po prostu dopilnować i pokazać, że są drogi wyjścia, ponieważ grupa spożywcza chce budować terminal w Gdańsku za prawie 1 mld zł, a tu jest praktycznie trzeba tylko 100 milionów złotych, a można rozbudować to i wykorzystać zimne powietrze właśnie z rozprężenia gazu, bo to jest bardzo blisko, to jest granica, gdzieś 500 metrów jest od właśnie zbiorników gazu. Można budować piękne chłodnie i zacząć naprawdę prowadzić eksport poprzez Port Szczecin. Naprawdę super miejsce. Jest operator, który chętnie się tym zajmie, tylko potrzebne są decyzje polityczne. Edward Kosmal, wiceprzewodniczący. Od prób powiedzmy na zbożu. Myśmy próbowali w ubiegłym roku w związku na polaryzację zwrócić się do jakiejś instytucji, która by faktycznie kontrolowała polaryzację, no niestety takiej instytucji w kraju nie ma. Czyli to był jeden z postulatów naszych od wielu lat i niestety nie został spełniony, dlatego też tutaj zwróciliśmy do instytucji handlowej i kontrolnej, do ISHAR-u poszerzenie tych kompetencji. Również jest problem z oceną, bo kiedyś obowiązała jedna norma, wszystkie podmioty skupowali, podmioty skupowe przedstawiają swoje normy i tutaj jest wielki, wielki bałagan, dlatego chcemy, żeby po prostu do tych rozwiązań wrócić. Podobną ochronę nie tylko klimatu, ale gleb. I ta sytuacja, ten plan strategiczny praktycznie nie był konsultowany z rolnikami. Myśmy o tym praktycznie nie wiedzieli i został przyjęty przez, a wszystkie rozwiązania, i to nie możemy zwalać na Unię Europejską, bo chodzi o konkretne rozwiązania. No jeżeli i dotyczy to szczególnie gospodarstw dużych powyżej 50 hektarów. A jeden mogę przykład podać, że jeżeli możemy uprawiać rośliny zbożowe z kultura i rzepak 60%, czy powiedzmy wprowadzać 30% zbóż roślin pogarszających strukturalnie buraki podozmian. Absolutnie w naszych warunkach to nie będzie sprawdzać się. Są ekoschematy, które faktycznie utrudniają nam gospodarowanie, narzucają nowe warunki, dodatkowa biurokracja. Generalnie z tych informacji, które mamy, nam się przedstawia, zabezpieczenie pieniędzy na dopłaty jest na poziomie 8 milionów hektarów, a uprawiamy 14, czyli generalnie tych pieniędzy będzie mniej. I dlatego też zwróciliśmy o zawieszenie tego. Szczególnie mówię, uderzy to w nasze duże gospodarstwo, bo nam się stawia te warunki, te mniejsze gospodarstwo raczej nie. I dlatego, jeżeli rząd chce ratować sytuację, proponuje nam różne dotacje, ale to nie są nic za darmo. Trzeba spełnić nowe warunki i generalny Zielony Ład zgodnie z Instytutem Ekonomiki i Handlu, jak również wszystkie opracowania mówią, że Zielony Ład doprowadzi do obniżenia produkcji żywności około 10% i podniesie koszty tego funkcjonowania. My na to się po prostu nie zgadzamy, dlatego też postawiliśmy o zawieszeniu tego. Pan komisarz Wojciechowski twierdzi, że jest to dobrze, bo to są, że wspieramy małe gospodarstwa. My przeciwko małym gospodarstwom nic nie mamy. Dlatego tutaj w 2012 roku postanowiliśmy sprzedaż bezpośrednią, sprzedaż gospodarstw. Niby to wszystko zostało niby załatwione, bo można dzisiaj sprzedać bezpośrednio 100 tysięcy złotych, ale niestety stworzono
takie obostrzenia i takie przepisy, że po prostu to rolnikom się nie opłaci. I dlatego też cały czas się domagamy, że te, które prawo jest stworzone, że ono było konsultowane z rolnikami. Nie, dzisiaj mogę podać przykład. Mówi się o stworzeniu jakiegoś prawa, najpierw się te prawo przedstawia rolnikom i możecie się wtedy ustosunkować. Jeżeli jest źle, to zmienicie. Nie, tak się nie działa, bo powinno najpierw, jeżeli rząd chce coś zrobić, niech to konsultuje z organizacjami rolniczymi i my wydamy opinię. Bo później my jesteśmy tego beneficjentami i mamy określone problemy. Jest tak zwany kodeks rolny, o którym się teraz wszyscy szczycą. Ja się pytam, co to jest kodeks rolny? Nikt tego z nami nie konsultował. Jest ustawa, miała być zrobiona przez ministra ustawa o gospodarstwie rolnym. Jest to bardzo ważna ustawa regulująca system prawny, nawet w rozliczeniach w rodzinie. Tego nie ma, no bo mamy dzisiaj ogromny problem z fiskusem. Właśnie w wzajemnych rozliczeniach między gospodarstwami. Z jednej strony mówi się, że to są gospodarstwa rodzinne, a z drugiej strony są to podmioty gospodarcze odrębne. I tam problem był należy uwzględnić. Cały czas się tego domagamy. Były bardzo drogie i niedostępne nawozy, szło to za granicę. I po prostu z tym się nie zgadzamy. Jeżeli ma być dopłata, to niech trafi to w nasze ręce, a jak nie, to niech państwo obniży to do takich cen, żeby to była opłacalność przy tych cenach, które mamy teraz za zboże. Proszę państwa, ja uważam, nie tylko ja uważam, ale wielu analityków uważa, że faktycznie to wprowadzenie tego wyboru nie służy nikomu, nie służy obniżeniu inflacji, bo jeżeli chcemy zmniejszyć akcję kredytową, można to zrobić. Po prostu banki mogłyby udzielać mniej kredytów. Ale są też analityki, które mówią, że to faktycznie zwiększenie wyboru nie powinny przechwytywać banki, tylko powinny być skierowane na spłatę zobowiązań, kredytów mieszkaniowych, kredytów rolniczych, bo dzisiaj kredyt obrotowy jest na poziomie 11-12%, a rolnicy, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, opierają swoją działalność na kredyty i taki kredyt suszowy, bo tych kredytów suszowych mieliśmy w niektórych gospodarstwach po 4. Było na przykład na 2%, a dzisiaj jest na 11% i wielu rolników po prostu nie ma za to dzisiaj spłacić. Jak również tak samo dotyczy to kredytów za ziemię. Wielu nas, rolników w województwie zachodniopomorskim, zmuszono do wykupu ziemi i dzisiaj albo była decyzja, albo kupujecie tą ziemię, albo po prostu sprzedajemy was dzierżawę. Te kredyty faktycznie powinny być nisko oprocentowane. I tutaj jest postawa ustawa suszowa, o której ja bym chciał, żeby powiedział pan minister Białkowski, bo on tym się zajmował. Tu podaliśmy konkretne rozwiązania, jak ona powinna wyglądać. Koszt praktycznie, koszt żaden, a dla rolników byłoby to zbawienne. Proszę panie. Słuchajcie, więc w 2020 roku podjęliśmy próbę zmiany zapisu ustawowego, bo w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest określone, że rozterminowanie spłaty kredytów może być na okres 15 lat. Zrobiliśmy propozycję, żeby to rozterminowanie było na okres 25 lat. To znaczy na 15 lat z możliwością, jeżeli rolnik nie jest w stanie spłacać, żeby mógł sobie tą ratę przenosić na koniec okresu spłaty, tak żeby ten ogólny okres nie był większy jak 25 lat. Tutaj trzeba się domagać, żeby któryś z tych dwóch projektów jak najszybciej został wdrożony, wtedy ten zapis również zostanie uchwalony. Mam nadzieję, że Sejm tego nie wycofa. W swojej sprawie się nie potrafisz wjechać, poświęcić tego, nie wiem, pół dnia na takie sprawy, żeby załatwiać swoje sprawy. No tak, no mówię do tych, no ale... Czyli panowie, no chwila takiego rozluźnienia teraz po tych wystąpieniach, można sobie porozmawiać, pomówić. No i tyle. Dziękuję ślicznie, ale dajmy jeszcze ten okrzyk. Chłopi razem! 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 Dziękuję. Thank you.
Jutro jest na spotkaniu z panem premierem Kowalczykiem, przedstawimy mu wszystkie nasze postulaty i niech się biorą do roboty. Naszym celem jest, jak słuchajcie państwo, do wyboru jeszcze mamy trochę, ale jest szansa, że rząd pochyli się nad naszymi problemami i pomoże nam je rozwiązać. Bo do tego się zobowiązam. Dobrze, odśpiewamy rotę. Pikieta, pikieta i po pikiecie. Panie i panowie, wyjeżdżamy. Jak dobrze zrozumiałem, to tutaj mamy ten magazyn, który miałby służyć do przeładunku, do sprzedaży szybszego zboża. A wszystko też może być przy tym pociąganiu, może dokładnie wagonami, zobacz. Także to na pewno ten terminal to jest sprawa bardziej przyszłościowa, ale wiadomo, trzeba myśleć przyszłościowo, czyli musimy myśleć już o tym dzisiaj. Problem dzisiaj mamy, jaki mamy, że po prostu zboże z Ukrainy zalało nasz rynek, ogólnie całą Europę. Gdzie ten Deutz jedzie? Ceny bardzo mocno nam pospadały. Nie wiemy, co będzie dalej. No i tutaj takim protestem chcieliśmy zaakcentować tą całą sytuację. Dużo by można było mówić, bo właśnie to zboże, które przyjeżdża do nas z Ukrainy, tak jak mówiłem wcześniej, to zboże tak ładnie zostało nazwane techniczne. Ono nie podlega żadnej kontroli, a tam są stosowane środki, które są u nas niedozwolone. No i prawda jest taka, że Unia Europejska wycofała u nas właśnie te środki, które są dozwolone na Ukrainie, bo uznała je za szkodliwe. Czyli u nas są szkodliwe, my nie możemy ich stosować, ale już zboże z Ukrainy można przyjmować bezproblemowo, można z tego robić paszę, można z tego robić chleb i inne produkty. I możemy sobie to smacznie jeść. A na pewno chcę powiedzieć, że te środki, które zostały wycofane, ja nie mam laboratorium, ja nie jestem chemikiem, ja nie wiem, czy tak naprawdę one były jakoś mocno szkodliwe, ale na pewno na tych środkach, na etykiecie nie było na przykład napisane, że powodują raka, a dzisiaj w obiegu, w dalszym ciągu są takie środki i nikt o nich nawet nie mówi przez chwilę. Ja też o nich nie będę mówił. Jak nikt nie mówi, to ja też nie powiem. Bardzo dzisiaj duża nagonka jest na tak zwany glifosat, czyli ten popularny Roundup, że to jest środek rakotwórczy, a na etykiecie też nie jest nic napisane, że on jest rakotwórczy, a są środki, które są dopuszczone do obiegu i normalnie, centralnie na etykiecie jest napisane, że te środki mogą powodować raka. I nikt nawet nie zna nazwy tych środków w opinii publicznej. Czemu tak jest? No ale summa summarum,
te środki, które u nas zostały wycofane, na pewno były z punktu widzenia rolnika bardzo skuteczne. Jechaliśmy, pryskaliśmy raz, był spokój na jakiś czas. A w tej chwili by trzeba było pryskać codziennie, aby zwalczyć jakiegoś robaka czy chorobę grzybową na 100%. I takie częste pryskanie, to ja nie wiem, czy jest bardziej ekologiczne, czy gorzej. Na pewno jest słabe ekonomicznie. Prosto, Kuba, nie? Na pewno jest słabe ekonomicznie, bo palimy więcej paliwa, przejeżdżamy więcej na polu, więcej przejazdów. No ale wydajemy na pewno więcej pieniędzy na te środki i jesteśmy częściej na polu opryskiwaczem. Czy to jest lepsze? Sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Obstawa policyjna, jakby nie wiadomo, co tutaj się działo, nie? Przyjechało 30 osób, nie no, może trochę więcej. Nie no, około 80 ludzi. Może 100 osób było, nie? No, 100. Jak to będzie dalej, czas pokaże. Na pewno nie ma co biadolić, ale tak jak ja to mówię bardzo często, trzeba pokazać sprawę, jaka jest. I nie można siedzieć i mówić, że jest wszystko w porządku, jak nie jest wszystko w porządku, tak? Musimy reagować na pewne sprawy i działać. A co się nam uda zrobić w tym temacie? Na pewno, jak dobrze słyszałem, jutro będzie spotkanie tutaj pana Edwarda Kosmala z ministrem Kowalczykiem. I zobaczymy, co z tych rozmów wyniknie. Dobra, wracamy do domu.